Wciskam przedni przycisk funkcyjny. 3, 2, 1. Wciskam przedni przycisk funkcyjny. 3, 2, 1. Wciskam przedni przycisk funkcyjny. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ponownie. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Wciskam przedni przycisk funkcyjny. 3, 2, 1. Ponownie wciskam przedni przycisk funkcyjny. 3, 2, 1. Reset. I wciskam przycisk funkcyjny. 3, 2, 1. Przechylenie kamery w lewo oraz przechylanie kamery przy panoramowaniu. W lewo i w prawo. I trudne łapanie pionu przy zmianie orientacji. W tym ujęciu widać kilka wad gimbala. Po pierwsze, przechylenie telefonu w lewo. Po drugie, niezamierzony ruch w bok w momencie wciśnięcia przedniego spustu funkcyjnego. I wreszcie, niezamierzony ruch w bok przy przekroczeniu kąta podniesienia mniej więcej 45 stopni. Wciskam przedni spust funkcyjny. 3, 2, 1 i w górę. I teraz nastąpił ruch w bok. I jedziemy w dół. Znowu ruch w bok przy wciśnięciu spustu. Z powrotem ruch w bok przy przekroczeniu 45 stopni. I kończymy na dole z aparatem przechylonym w lewo.